impreza. W ogóle imprezach się przegrzał, jak mówią zawodnicy, czyli po prostu się podpalił. Oni stać go na znacznie dalsze pchania. Zresztą wiemy, jest rekordzistą świata juniorów kulą dla seniorów. Również rekordzistą świata w hali. Jacko Gill na razie, być może do dzisiaj, jest rekordzistą świata juniorów kulą dla juniorów, czyli 6-kilogramową, 23 metry. Konrad ma niewiele gorzej, bo 22,94, 6 centymetrów. No jest 7, rzuci dalej i będzie on rekordzistą świata. Do Jacko Gilla należy też rekord mistrzostw świata. On dwukrotnie wygrywał mistrzostwa świata, bo jako 17-latek je wygrał w 2010 roku, a potem jako 19-latek w Barcelonie w 2012. Konrad Bukowiecki z numerem 9, ale po nim jeszcze będzie pchał Szymon Mazur. Polacy tuż po sobie. A na koniec najgroźniejszy z rywali Polaków, Andrei Toader, reprezentant Rumunii, wicemistrz Europy juniorów. W ubiegłym grał już wszystko w swojej karierze. Mistrzostwa świata juniorów, mistrzostwa Europy juniorów, igrzyska młodzieży. Jest nieoficjalnym rekordzistą świata juniorów w pchnięciu kulą 7-kilową. Pobije rekord mistrzostw świata, który wynosi 22-20 już w pierwszym pchnięciu. Potrzebuje troszkę adrenaliny. Jacko Gill, 23-0-0. Starcie 23-0-1. I niech tak będzie od razu i byłoby wszystko, chociaż dramaturgii by troszkę nam uciął Konrad. Ale on będzie walczył sam ze sobą. Tak. Zobaczymy, jak pójdzie ta pierwsza próba. Zawinął się i od razu. Dziękuję. Dziękuję. Czyli zapewnił sobie pewien spokój, ale nie zaspokoił chyba wszystkich ambicji, bo to nie jest rekord świata, to nie jest powyżej 23 metrów. Może to jest rekord mistrzostw świata, zaraz zobaczymy. 22-20, taki był i taki jest rekord świata. Czy to się zmieni? Zaraz zobaczymy. Jest rekord mistrzostw świata. 22-46, dziękuję. Pięknie się to zaczęło dla Konrada, ale bądź... 22-46, rekord Jacko Gilla. 23 metry. No, jeden rekord Jacko Gilla, już pobił. Tak. Mistrzostw świata. A no to teraz po rekord świata. Konrad Bukowiecki. Nie, ale teraz to zupełnie jakoś nie wyszło. Zdekoncentrował się. Troszkę się chyba podgrzał. Spokojnie. To trzeba... Po to ten pierwszy rzut był tak daleki, dobry, żeby reszta była komfortowa. 22-46 pozostaje na pierwszej pozycji. 21-96, Andrei Toader jest drugi. No i jest Konrad Bukowiecki i ten centymetr to właśnie jest ten przypadek, który może zdecydować. Kiedyś był dla nas szczęśliwy, bo wygrał o centymetr złoty medal olimpijski w Monachium Władysław Komar, a Konrad jest nienasycony, no ale teraz się musi jakoś zmobilizować, bo myślę, że on musi tego Toadera też trochę, bo na razie Toader ma nadzieję, idzie w górę. A teraz Konrad musi pójść w górę, powyżej 22,5 metra. Żeby to spokojnie było. I z okręceniem, dobrze. Dobrze. To jest to. To może być 23,01 albo więcej. Naturalnie to zrobił, spadł pod siadu, świetnie, przyspieszenie. Z energią, z siłą. Tak, i ta kula poszła w górę, popatrzcie. I świetna parabola, wysoko. 23-34! Rekord świata, jest, należy do Polaka. Jest. No, tak się spełniają tak marzenia. Jest. Trzecia próba i fantastycznie, Konrad. Jest rekordzistą świata kulą 6-kilogramową. Jest rekordzistą świata nieoficjalnie kulą 7 kg 260 gramów. Jest rekordzistą świata piątką halową. Po prostu jest najlepszym w historii juniorem, jeśli chodzi o pchnięcie kulą. I właściwie jest już mistrzem świata, chociaż oczywiście... Konrad Bukowiecki, czwarta próba. No, ciekawe jestem, czy go nie rozerwie radość. Czy na takim luziku jeszcze w stanie jest i to machnąć? Jest ostatnia kolejka, powiedzmy sobie, bo my w juniorskich konkursach mamy tylko 4, a nie 6 kolejek, a więc ostatni rzut w konkursie. To jest 24 metry. Konrad, żeby to ustał, coś niebywałego. 23-34, tytuł mistrza świata, rekord mistrzostw świata. Co można więcej? Nic nie można więcej, gdyby była jeszcze 5. i 6. kolejka, ale na mistrzostwach świata juniorów. Kulą 6-kilogramową pchamy teraz
4-krotnie. To była finałowa kolejka i ostatni rzut w konkursie. Mamy 10. złoty medal w historii występów Polaków w Mistrzostwach Świata Juniorów. Mamy pierwszego Polaka, który obronił tytuł Mistrza Świata Juniorów. I mamy rekordzistę świata juniorów, również kulę 6-kilogramową, bo tą dorosłą też ma nieoficjalny rekord świata. Konrad Bukowiecki. Tak jest. Wszystkie rekordy juniorów należą do Polaka. Ale to nie jego ostatni występ na tych mistrzostwach, bo mówiłem, w sobotę finał dysku, mamy nadzieję, że się do niego zakwalifikuje. Tutaj gdyby troszeczkę był bardziej skoncentrowany, minimalnie, to widać jak na takim luzie, ale to jest, tu w tej chwili uruchamia się mechanizm pamięciowy, ten automatyzm ruchowy i był w stanie pchnąć 24 metry. Czyli to jest jeszcze jeden przykład, właśnie dowód na to, że naprawdę mamy wielki talent, wielką przyszłość. Makon nawet przed sobą. Kto wie, może Igrzyska Olimpijskie już to ładnie zweryfikują. Co prawda powiedział tak troszeczkę na wyrost jakiś miesiąc temu, że jedzie do Rio po złoto. Potem się z tego... Przez płotki, potem sukcesy, między innymi brązowy medal Mistrzostw Świata już seniorów oczywiście w 2007 roku w Osace.